Zadanie 31 z matury próbnej z operonem z roku 2020 z marca. Punkt A, B, C dzielą okrąg w środku o na trzy łuki A, B, E, A, B, B, C i C, A. Długość łuków A, B, B, C i C, A pozostają w stosunku 1 do 3 do 5. I teraz tak. Oblicz miarę kątów A, B, C. I chyba to jest pędzelkiel. O co chodzi? Już zaraz tutaj narysuję wszystko. Czyli mamy okrąg. I co mamy w tym naszym okręgu? Mamy takie punkty jak A, B, C. Gdzie to jest jakiś A, B. Ojejcie, moje gardło. I tak. O co w tym wszystkim chodzi? Już trochę mi to nie wyszło tak proporcjonalnie, ale dobrze. Więc tak, między A i B to powinno być węższe. Czekaj. Tutaj. Powiedzmy B. Do tego B nie ma. To jest jedna jakaś odległość. Jedna odległość, tak? Między B i C są trzy. Takie same odległości, czy jedna, druga, trzecia. A między A a C to jest pięć takich odległości. Wszystkie te odległości są takie same. Czyli teraz na ile takich części podzieliliśmy nasz okrąg. Te części są równe. Tutaj to nie wygląda, ale no niestety. To jest rysunek poglądowy. 1 plus 3 plus 5, czyli podzieliliśmy nasz okrąg na 9 części. Wiedząc to, możemy wyliczyć, jaką miarę będzie miała taka jedna część. Ile tu będzie ten kąt? Chodzi o to, już pokazuję. O, czyli ile ten jeden taki kąt, jedna taka oparty na takim jednym łuku będzie miał stopni. To co muszę zrobić? 360 stopni podzielić na 9. Dlaczego 360? Miara kątów okręgu, tak? I to jest 40 stopni. Więc teraz tak. Wezmę sobie kulę. Tak, zielony i jeszcze jakiś jeden kolor. Gdzie to się mi schował różowy? Będzie. Więc tak. Ten kąt. Aha, jeszcze trójkąt trzeba zrobić. Masz trójkąt ABC, prawda? Wzięłam się do roboty, a zapomniałam narysować ten trójkąt. I tak, to niebieskie tutaj. Ten. Nazwijmy go M. Dlaczego M? Bo tak sobie wymyślałam. Kąt M, albo jak chcecie, to możecie napisać ładniej, że to jest kąt AOB. Kąt AOB. To się równa. Ile on ma? On ma jedną taką odległość, czyli ma 40 stopni. Teraz ten kąt tutaj, tak, czyli kąt BOC, BOC, ile ma takich części? Patrzymy tu, 3, czyli robimy 3 razy 40, więc to jest 120 stopni. I został nam ostatni kąt. Kąt AOC to jest 5, czyli mamy 5 razy 40, czyli mamy 200. No i teraz tak, musimy obliczyć miary kątów trójkąta ABC, czyli miary kątów trójkąta
to są wszystkie te różowe, czyli ten, ten i ten, tak? No i teraz spójrzmy. Pamiętacie kąt wpisany i środkowy? Czyli mamy tutaj kąt A. Zobaczmy. Zobaczmy kąt przy wierzchołku A. To jest to. Tu i tu. To on jest na tym takim długim łuku. Na kącie AOC, tak? Mają wspólny ten łuk. I kąt BOC ma 120. Czyli ten wpisany to jest połowa niego, tak? Czyli BAC. Czyli kąt BAC to jest połowa tego kąta tutaj, czyli połowa kąta BOC. Czyli mamy 1 druga razy 120, to i mamy 60 stopni. Więc tutaj jest 60 stopni. Lecimy dalej. Przy B. Czyli kąt ABC. ABC. To się równa. On jest oparty na tym największym, tak? Czyli to jest 1 druga kąta AOC. AOC. Co widzicie? Czyli to jest 1 druga razy 200, czyli 100. I został nam ostatni kąt, ten, czyli kąt ACB, to jest połowa AOB, kąta AOB, czyli 1 druga razy 40, czyli 20 stopni. Więc tutaj mamy te nasze miary. Czyli ten kąt to jest ten. Ten to był ten z góry i ten nam został. No, a czekajcie, jeszcze wam mogę. W tablicach macie to, wam pokażę. Jakby wam to z głowy wypadło, o tu macie, widzicie? Kąty w okręgu to się nazywa. Tu o, kąty w okręgu. Więc my mam, jak macie łuk, tak jak my tu mamy te łuki, no nie? Widzicie łuk? To ten kąt jest dwa razy większy od tego, który jest na okręgu opisany. Ten, co jest w środku, widzicie? I tu macie ładny tekst też. Zostawiam wam chwilkę, żebyście mogli popatrzeć. Także jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.